Dzień dobry. Witam wszystkich na otwarciu tygodnia. Poniedziałek, 20 dzień listopada. Zapraszam na wyjątkowo dzisiaj przegląd przed sesją amerykańską, tak? Czyli popołudniowy przegląd rynkowy. Dzisiaj wyjątkowo spojrzymy sobie na wykresy przed otwarciem giełd w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. No i zaczniemy od euro USD. Tutaj tendencja, która w ostatnim czasie się utrzymuje, no to ewidentnie słabość amerykańskiej waluty, układ korekcyjny, jaki jesteśmy w stanie sobie obecnie tutaj nanieść na wykres i być może wykorzystać tylko w dniu dzisiejszym. Zaraz też zobaczymy, jaki ewentualny target tutaj musiałby zostać wykonany. Mamy korektę pędzącą 1 do 1, to jest ten poziom. Tu jest poziom początku, czyli punkt A, punkt B, punkt C i potencjalny punkt D sięga nam poziomu cenowego 1,0870, no czyli aż 55 praktycznie pipsów od bieżącej wyceny, czyli tak naprawdę raczej będzie ciężko, żeby zaksięgować to jeszcze dzisiaj. Patrząc też na dodatkowe potwierdzenia, no to zobaczcie, że zgrywa nam się to FS100, czyli rozpiętość tej korekty odkładamy sobie od szczytu i pokrywa nam się to z mierzeniem 61,8 z fali BC, tak? Także bardzo fajny techniczny poziom tutaj na wykresie euro USD. Przeciągniemy sobie to strefą, zaznaczymy odcieniem zielonego i mniej więcej coś takiego tutaj mamy, tak? Czyli strefa wsparcia na ETK-u, na głównej parze walutowej 1,08. 68, 1,08, 70, tak naprawdę to są te obszary techniczne, które powinny nas interesować. Przechodząc dalej, tak, czyli GBP USD, tutaj ten szczyt, jak sobie zobaczymy na 30 minutówce, tu jest ten szczyt na 30 na ETK-u, a tu jest ten szczyt na kablu i ten obecny, który został ukształtowany w dniu dzisiejszym, on tak naprawdę niemal wyrównuje ten poprzedni. Także widzimy, że tutaj euro mocniejsze od funta w tym przypadku, więc na kablu mamy ten przystanek tylko minimalnie wyżej niż to miało miejsce poprzednio. No i sprawdźmy, jak to na 30 minutówce wygląda to, jeżeli chodzi o możliwe targety spadkowe. Od dołka sobie pomierzymy, tutaj do wierzchołka 38,2 jest po drodze, tak naprawdę 38,2 niemal zaksięgowane już w dniu dzisiejszym na GBP USD. Oznaczymy sobie to ze strefą w kolorze zielonym. Dzieli nas tutaj około 15-16 pipsów zaledwie, a dokładnie mamy poziom po cenie 1,2458 tutaj na kablu. Dobra, przechodzimy dalej, czyli USDJPY. Żeby też te układy nie były aż tak rozłożyste, żeby szukać schematów jak najbardziej aktualnych, no to na ujku myślę, że również zagranie na 38,2 wchodzi tutaj w grę w dniu dzisiejszym. Zaraz zobaczymy, jaki dystans nas tutaj dzieli. Natomiast jako obszar podażowy wypada nam ta strefa w okolicy 148,82. No niecałe 30 pipsów nam tutaj brakuje na zaksięgowanie tego poziomu, także myślę, że jak najbardziej do osiągnięcia na tej sesji poniedziałkowej. To, co istotne, na pewno to biegunowość tego obszaru. Tutaj mamy powiedzmy rozpoczęcie korekty wzrostowej, podbicie, później wyjście dołem i w ramach tego, gdzie wsparcie zostaje wybite, staje się oporem. I tak też w tym przypadku mamy na wykresie USD i JPY właśnie, czyli 148,80 strefa oporu. I spójrzmy jeszcze złoto. Tutaj należy zaktualizować układ. Wydawało się, że może jesteśmy na FS100, natomiast tutaj nic bardziej mylnego z uwagi na kolejny nowy szczyt, który to jeszcze na tym mierzeniu nie był
dokładnie przestawiony. Mierząc od dołka z sesji z 13 listopada, zobaczcie tutaj, co tutaj mamy. 3,82 po drodze wybijane. Ja przede wszystkim na złocie odniósłbym się do mierzenia 61,8, czyli to jest ta strefa, gdzie też pewne reakcje już się pojawiały, już miały miejsce na sesji na przykład 15, na sesji 16 listopada. To były te momenty, gdzie złoto reagowało właśnie w ramach strefy wsparcia. Tutaj teraz już w pełni mamy ukształtowane 61,8, które na pewno stanowi dla nas wyraźne potwierdzenie tej strefy wsparcia i potwierdzenie tego mierzenia 61,8 FIBO. I dzisiaj może zobaczmy coś z indeksów amerykańskich, może Dow Jonesa, bo sesja amerykańska przed nami, także zobaczmy sobie indeks amerykański. Może to być dosyć szeroki układ tak naprawdę dzisiaj, z uwagi na to, że te wzrosty ostatnio widać, że kreują nam jakiś wierzchołek tutaj na wykresie Dow Jonesa. Wierzchołek, który nie jest przypadkowy, bo zobaczcie, mamy tutaj głębokie mierzenie wewnętrzne 60, 78,6 oczywiście. Czyli tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o poziom oporu, szerokie mierzenie swingu spadkowego, współczynnik 7,86. No i patrząc po świecach z interwału sesyjnego, tak naprawdę już pewne okoliczności pod pozycje krótkie zaczynają się pojawiać. Można się wspomagać na pewno interwałem H4, który tutaj będzie te oznaki dawał z wyprzedzeniem.